Komunikat rozgłośni radiowej. 9 grudnia 1922 roku. Godzina 19.15. Zgromadzenie Narodowe w piątej turze głosowania zadecydowało o wyborze Gabriela Narutowicza na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To historyczny dzień dla Polski. Trzecim prezydentem niepodległej Polski został w dniu dzisiejszym Ignacy Mościcki. Lech Wałęsa wygrywa drugą turę wyborów i zostaje pierwszym demokratycznym. Thursday for Poland and Democracy. La Polonia szła z Polska wybrała nowego prezydenta. Drodzy rodacy, dziś stoję przed wami w zupełnie nowej roli. Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Naszym celem jest zbudowanie silnej Polski. Drodzy rodacy, idźmy po swoje. Niech Bóg błogosławi Polsce.